Dobra, pora przetestować radia z giełdy. O, tamte i dwa zawsze mi się kojarzą z kasprzakami, nie wiem czemu. To też jest. Lampeczka na dopalacz. I sprawdzimy, cóż tu takiego mamy. UKF jest dalej niski. A, tu ma skalę. Gałka chyba tym razem kręci tu. No, kręci się. Dobra, jeden się sprzedał, Grundig właśnie, także... Czy właśnie, w momencie, gdy ten film będzie opublikowany, to już dawno po tym jednym Grundigu i być może te też będą już sprzedane. Pewno te. No to jedziemy, wszystkie mają takie same złącza. Coś zrobiło bum, więc jakaś tam zadziałała akcja. O! Potencjometry do nastawy na smarowania. Antena nie wyłamana, szok. No. No, potencjometry. Czy ja nie umiem tego obsługiwać, czy co? No chyba normalnie, no powinno już coś działać. No właśnie, coś nie działa. Więc jest zepsuty. Ewentualnie przełączniki trzeba znowuż smarować. O! Ewidentnie trzeba potencjometry. Suwakowe potencjometry to słabe było rozwiązanie, on zawsze zdychały. Odbiera złote przeboje chyba, wiesz? On jest nieprzestrojony. No więc nie za wiele odbierze, ale coś tam odbiór jest działający. No. Coś tam gra. Coś się tam nawet kręci. Kółko zębate nawet jeszcze tam działa. Pytanie, czy z kasetą będzie działał. Trzeba by sprawdzić z kasetą. Jeśli była nawet jakaś. O, jest i kaseta. Już pewno nie będzie działać za dobrze, ale... Nie mogę zamknąć. No do góry nogami nie włożyłeś? Nie, to jest ten, z tym się tak wkłada. Nie, ten się tak wkłada, nie? No. Coś tam gra. No terkocze. Co? To terkotanie to powinno tak być? Nie. Aha. No nie, nie powinno tak terkotać. No przecież czy jakikolwiek magnetofon powinien terkotać przy graniu? Nie. Tylko, że albo tam jest zerwany ten, zerwane któreś kółko zębate, albo jest nadwyrężony już ten pasek napędowy. Coś tam gra, ale to nie jest to, co powinno, nie? Ale to i tak są przetrawy. Bo najczęściej są przecież strzelone wszystkie, nie? Zawsze możemy go tam, bo to nie jest ta wersja, że trzeba go rozkręcać, żeby zobaczyć do niego. Aha, ostatkiem sił, ale gra. Czy dużo roboty, bo trzeba będzie go ten... Było kurczę, ale błyskawicznie. No, ale ma ten, wszystko od dupy strony. Ten nie jest chociaż tu. Ten ma chociaż normalnie założony bezpiecznik, bo tamten to miał jakoś tutaj tak założony, na wlutowany na siłę. Ten, co sprzedaliśmy. Tu była dziura w tym miejscu, było to kabelkami łączone. Tu jest w miarę spoko, tu nic nie jest jakoś, nawet jest pasek, widzisz, widać go tu. Nic nie jest jakoś specjalnie mocno zrąbane. Magnetofonu nie zobaczę, bo on jest pod spodem, pod tą płytką. Ale widać, że jest spoko, no i stan jest taki spoko też, nie? Zresztą tu mi się wydaje, że czegoś brakuje, ale może mi się wydaje, nie? Bo coś to takie takiego... ostrawe to jest jakby wyłamane, ale... albo topione przez kogoś, nie wiem, ale coś tak tu było. Kiedyś robić.
Coś tu było, ale nie wiem co w tym momencie. Chyba chcę wejść przez cięso, nie wiem. No chodź, chodź. Pies, co ty chcesz? Przyszłaś nam posapać? Psotka. Idź się połóż. No, chodź tu, chodź. Dobra. Dobra, do tego wiemy, że on coś tam działa. Bierzemy teraz następny. Bierzemy następny. Ten ma trochę tu inny, ten tam był czarny na białym, czy jakoś tak? O. Czy biały na czarny? Już, ja już skupiałem. Tam było odwrotnie to, bo to było starte, a tu jest inaczej. Aha. Trochę, nie? No, chyba tak. No to tutaj szok. Też jest ten zakres taki sam jak ten. Te same napisy, to samo. Tu jest starty tylko włącznik. A tu mamy tego. Też zrobił bum. O. Ten też działa. Ten też działa, też jest kuźwiana fura podgłoszony. O, ten ma antenę rozwaloną, rozdupcą. No. A to peszek. Jak się wyjęła? Może trzeba ją zagnieść będzie na końcu. Może trochę się da radę zrobić. I tutaj zagniotkę jej gdzieś zrobić. No, tak będzie trzeba. Skala w nim chodzi? No chodzi ci chodzi, ale nic nie łapie. Może spadła. Albo... O! A, odbiera. Ty, czyli to jest... Te przełączniki. Standardowo coś nie styka w przełączniku. Może by tu zatebrać jedynkę, to trzeba się... Tu nic ostatnio nie odbiera przez tą przetworniczkę. No tak. No, więc sobie to darujmy. Coś tu jest z tym, z, no. Tam jest sprężyna, nie zaskakuje coś. Może syfu naszło pod tym gdzieś. Wyjątkowo nie złapało w końcu na człowieka. Mogą się koszmarić. Symbolicznie jest to związane z nocą, lękiem i strachem, którego wyrazem jest niepokój. Jako ochrona przed wpływem tych negatywnych. Starczy tego. To pora na kasetkę. Ciekawe, czy w ogóle będzie. A, tu nic, tu nie ma sensu testować. Jest strzelony pasek. Może nie tylko pasek, ale... A, kołko zębate ma, proszę ciebie, urwane zęby. Aha. Trzeba będzie wymieniać. Żeby to, widzisz, tutaj jest. Ma tam, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Może niekoniecznie nie będzie widać. No. Kto uważny, to se zdojrzy. Tam jest ostatnio kółko. YouTube Zuma ma wprowadzić filmów. Aha, tam jest kółko zębate takie, ono już po prostu ze starości rozpadło się. Częsty przypadek w tych. Plastiki kruszeją i w ogóle. Ale da się kupić na Allegro te zestaw naprawczy. Nie? Może w końcu się kiedyś zbiorę i uruchomię swoją drukarkę żywicową, bo ona to wydrukuje. Ja wiem, ale trzeba mieć taki rozmiar tego. Albo zaprojektować po Albo jeżeli będzie pasować z kasprzaka, to powinienem mieć. No miałeś. Bo mamy gdzieś jeszcze zapasowe. Dobra, sprawdzamy trzecie. To radio jest bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie i nie ma niestety rączki. Ktoś urwał. Chciałbyś je zważyć z ciekawości? Nie wiem. Nie chyba. No to patrzymy. To radio, a co to radio? Claudio. Kasprzak padł na to słowo. Kasprzak, kurde. Dobra, Grundig. Dla mnie to wygląda jak kasprzak. Nie wiem czemu. Brakuje przycisku, brakuje rączki do przenoszenia. Brakuje tu osłonki na magnetofon. Gdzie coś można wykombinować. W ogóle ono ma tu wiele różnych rzeczy. Mikrofon, mowa, muzyka, nagrywanie.
magnetofon, radio, ja cię kręcę, ma być strasznie dużo różnych takich ustawień, o, nawet typ taśmy można zmienić. Mm. A tu jest dziwny taki przełącznik tego typu. Ruszyło. Ruszyło. I tu nawet ma jakiś wskaźnik strojenia czy coś. Nie wiem co to jest. Nie wiem co wskazuje to. A ma... O, szum. Też pewnie jest nieprzestrojone. Wszystkie te radia mają te problemy z antenami. Można to wyrwać. Te anteny zawsze takie są. Jakieś takie badziewie. Na co on jest włączony? Na UKF? Tutaj, UKF. Też jest pewno nieprzestrojony. Włączenie podświetlenia. Tylko nie teguj na razie, bo nie chcemy wyłamać, nie? Zobaczymy, czy tam jest w środku. No świeci, no, żarówa, widzisz, bo widzę, no, że świeci, no, ale to jest też wyłącznik, więc pewno się zablokował. No. Myślałem, że jeszcze jest podświetlenie w skali, ale może mamy, nie wiem. O, ten debil. No dobra, wystarczy. Fajnie się leciutko przełącza. O, kawa na średni. Szefur Federacji Inwestycji Germanii, Karadauger, który pójdzie symbola widać w tempie Chin. Felicjaer z programatem Mike, ale gdzie to jest taki dań, to się patrę. Dziecię nie jednym z mediacji, i chyrodzi intrapolity cieni, stare szampu sam pręta, to uginę lebołotkę. To na pewno z krótkich to zakłóca przetwornicę. Przypomnij mi, jak się wyłączało. A tak. Sprawdzamy najpierw, czy to w ogóle jak się wyłączało. Tu. Czekaj. Oj, chyba magnetofon nie żyje. Widzisz? Chyba jednak tam nie będzie grało. No, pasek jest chyba strzelony. Nie? No. Tak mi się coś wydaje, że chyba pasek jest strzelony. Bo to jest pod nagrywanie. Ale w ogóle nie ruszyło, nie słyszę, żeby coś pracowało w środku, więc może być, że ten styk, co nie? Tych. Silnika nie słychać, szczerze powiedziawszy, przyznam. Ale może wiesz, no tutaj się nie da tego tak rozkręcić, żeby zobaczyć, więc raczej... No, raczej to wszystko. I to się w ogóle dziwnie roztwiera. Dziwnie przyciskiem tylko tylko. No, ale patrz, jak tam jest brudno, nie wiem czy to będzie widać, więc może będzie dlatego też... Może też dlatego to nie działa. Dobra, spróbuję, coś pokombinuję. No, pewnie stycznik, który załącza od przycisków, mógł się zasyfić. To wszystko zależy od jednego tego malutkiego styku. Bo to jest mosiężnego takiego, albo miedziany.
to jest rozkręcalne niestety, więc tego nie jest. Zastanawiam się, co tu jest ten oscylator. Nie wiem, tutaj jest możliwość. Możecie zobaczyć, że baterie nie były chyba zakładane, bo jest. O, tu jest jeszcze jakaś śrubeczka mała. Nie wiem, co to za śrubeczka. Jest jeszcze oryginalna karteczka. W sumie dwie karteczki. Jeszcze jest gąbka. No, trzeba przyznać, że jest spoko, nawet w ładnym stanie, nie? Jeśli chodzi o zewnętrznie, nie? Jeśli chodzi o technicznie, no to tak sobie, aczkolwiek da się to zreanimować, nie? Może nawet się uda, zastanawiam się, czy nie udałoby się wydrukować rączki, ale on jest taki ciężki, że nie wiem, czy to jest możliwe. Długa, nie wydrukuję takiej długiej, ale można by zrobić z aluminiowego czegoś, wydrukować uchwyt taki i z prętu aluminiowego i to włożyć w ten pręt. Powinno się dać. Tak jak gdzieś mam nawet taki pręt z takiego. Bo zrobimy rączkę z któregoś żerandola. To wiem, mam pomysł, bo ale nie pokażę teraz, bo to gdzieś tam jest. Ale właśnie jest taki, wziąłem uchwyt od, był taki od walizki, też rączka aluminiowa. Ona jest w kształcie litery takiej N i te pręty ma aluminiowe, kwadratowe. Do nich można zrobić tu okrągłe, tu wtyk kwadratowy. Chyba, że się da kupić taką rączkę tę na Allegro używaną. No to jak się da, to wtedy. No to wtedy zobaczę może akurat. No. No dobra, będzie pewnie na filmach z GoPro z głowy. No, jak się naprawię. Tak. Głośniki, głośniki, głośniki. Samsung, takie dziwne kolumny. Takie jak głośniki komputerowe starego typu. Tak, nie? Tak, takie kolumienki mini. Chociaż ten plastik i ten kolor mi tu bardzo przypomina ten. Kurczę, ta. Patrz, nie mogę sobie przypomnieć, ale też mają czarne, pomarańczowe i te. No, może dam napis, jak będzie. Jakieś z takich starych, znaczy z tanich rzeczy. Dobra, sprawdzimy. O, zielone się świeci. Tu się coś wtopiło, więc nie wiem, czy to ktoś coś położył gorącego, czy od tego od elektroniki się stopiło. Może ktoś mu z mocą przesadził. W ogóle nie szumią. W ogóle nie szumią, bo że ja to źle podłączyłem, bo ja nie wiem, jak to podłączyć. Nie no, start zaczął, więc. Ale. Ale one nie muszą szumieć, bo to są komputerowe. Mini radyjkiem sprawdzimy. Ale wiesz, o co chodzi, tutaj jest dużo wtyczek, mogłem pomylić podłączenie, dlatego nie działają. Łączyłem radio i to nie działa, więc... Co na nich jest? Nie wiem. O, teraz. O, widzisz? To działają. Ale tak jakoś... To chyba jakoś tak sobie działa. Chyba, że pomyliłem wtyczki, kurwa, które mają być od tego. Może to jest odwrotnie, jakoś tak tutaj. Ten żółty. Nie wiem, to tak wsadzone jest. Gdzie jest ta druga? Left out, ten jest. Poczekaj, ona jest taka, ona tak jakby niepełność wchodziła, więc może to tutaj taką. Odwrotnie, nie wiem, już głupi jestem pod tym względem. Ja nie umiem takich głośników. Ten jest wejście, ten góra. Oj, góra jest wejście. Stereo input. Wiesz? Do czego to jest? Wejście, góra, górny ten tutaj gniazdo to jest wejście dźwięku, wchodzenie, a ten dolny jest głośnik. To ten drugi nie działa. No możesz go podłączyć pod samo bezpośrednio i powinien... Zagra, w razie jak działa, to zagra z radia bezpośrednio. No działa. No działa. No. To jest jego output. No dobra, działa no. No teraz ale tak, ten głośnik to jest jakiś... To jest wyżej. Put i teraz tam... Teraz tutaj jest ten do radia.
Nie, 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 zrób normalnie, tamten do radia weź, bo przełączyłem je tu w tym. Zielony wyjmij z tyłu i weź se do radia, tak jak do tej pory, a tamten... No. A, balans a, był. Balans był skręcony, nie wiedziałem, że no, ma balans. To, to. Podpiń. Gdzie podpiń? No pod, to do tego podepnij. Aha, ale pierdolone. Pieprzone strasznie. No i działa. No działa jednak. Zostały przymarznięte dwa leżaki. A to składanka, która może rozgrzać was w chłodne jesienne dni. Możecie sięgnąć już po kolejną część hitów na czasie. To jesień 2022, no i jak zwykle to dwa krążki pełne utworów, które znacie z naszej anteny. Są też nowości. Działają. Składanka Działają. Otwiera hit Eldorado z Sanahidali Zawiałow, ale na albumie znajdziecie też m.in. Supermodel zespołu Maneskin, Wyglądasz idealnie z Kolima, Mam kogoś lepszego Bryskiej, czy The Bad Touch, Pelikana i Tripsa. Sotkuś, jest przestań. Jest stereo. No. Zacznij stereo. No dobra, no to grają, no. No. Jak to się wyłącza tutaj? No, no to grają, no. Lekkie uszkodzenie tutaj, ale mimo wszystko są sprawne. Nie czuję, żeby się tu grzały, więc albo ktoś puścił za dużo mocy, serce nie przerobiło, albo ktoś coś tu oparł. Grzejnik był, może stał, nie wiem. Ciężko powiedzieć. W każdym razie działają. No, dobra. A w ogóle jeszcze co do tych głośników, to taka ciekawostka. W ogóle jest takie jakieś usyfione. Nie wiemy, na jakie napięcie jest, ale tu coś jest popisane. I tak się zastanawialiśmy, czy aby ktoś czasami nie przerabiał tego i nie dał tu wyższego sobie napięcia. I przez to właśnie to się tutaj stopiło. Może chciał ktoś większą moc wyciągnąć. Bo jakby nie patrzeć, nie grają jakoś za super... O, będzie napięcie. 14 V. Kto tak wymyślił? 4-ohmowe, niby 100-watowe, 30-watowe. Aha, no nie grają jak 30 watów, no. DC 14 V. No trzeba przyznać, 1,2 że... ampera, a tutaj jest, popatrz, 800 mili. I to zawsiła to? No właśnie, może dlatego tak słabo grają, no. Może to jest nieoryginalne i dlatego, wiesz, może no, ktoś nie miał, albo jakiś... oryginalne spowodowało ten stopień obudowy, nie wiem. Nie wiem, nie będą działać, to pójdą na rozbiórkę i tyle. No, dobra. No to teraz to już na pewno tyle.